Kasia i Tomek z Rolnik Szuka Żony są parą? Widzowie nie mają wątpliwości, że chłopak z Satowia i dziewczyna z Szydłowa są razem. Wielki finał dziewiątej edycji programu TVP Rolnik Szuka Żony coraz bliżej. Widzowie show dopatrzyli się pewnego szczegółu, który ich zdaniem świadczy o tym, że pochodzący z gminy Satowie, w powiecie opatowskim Tomasz K., jeszcze odnajdzie swoje szczęście w programie. I to u boku uwielbianej przez fanów Kasi, która mieszka w Staszowie, w powiecie Staszowskim, a studiuje w Kielcach. Rolnik Szuka Żony 9 to wielki przebój telewizji polskiej. Tegoroczna edycja show zawsze przyciąga przed telewizory miliony widzów. Jednym z najbardziej lubianych rolników jest 24-letni Tomek z gminy Satowie w powiecie Opatowskim, którego programowe wybory były szeroko komentowane przez widzów. Przypomnijmy, że początkowo Tomek postanowił swoją programową przygodę kontynuować z 19-letnią Zuzanną, a rodzina młodego rolnika oraz widzowie aż przecierali oczy ze zdziwienia, że odrzucił piękną, skromną i zaangażowaną w znajomość z nim, pochodzącą z Szydłowa, 22-letnią Kasię. Rolnik tłumaczył się, że kieruje się sercem i tym, że coś poczuł do pierwszorocznej studentki prawa. Już wtedy pojawiały się głosy, że ta relacja szybko się zakończyła, czego potwierdzenie otrzymaliśmy w ostatnim odcinku programu. Według wersji Tomka K., oraz tego co zobaczyliśmy na antenie, młody rolnik poznał inne oblicze swojej wybranki, co go rozczarowało. Jego zdaniem, Zuza nie była zaangażowana w tę znajomość, nie odbierała od niego telefonów, a do bliskości dążyła jedynie w obecności kamer. Imprezowy tryb życia, o którym wcześniej mu nie wspominała, też mu się nie spodobał. No któż mógł przewidzieć, że dziewiętnastoletnia studentka lubi imprezy. Zuza teraz odbija te zarzuty, twierdząc, że to wyłącznie wersja Tomka. Po tym, jak Tomek pożegnał się z Zuzią, internet zaczął huczeć od domysłów, że jest szansa, iż 24-letni przystojniak wróci do uwielbianej przez widzów Kasi szydłowa. Niektórzy twierdzą nawet, że w zapowiedzi następnego odcinka widzieli odrzuconą wcześniej kandydatkę. Czy mi się zdawało, czy widziałem w zapowiedzi malowane oczko Kasi? Życzę ci, panie, aby mi się dobrze zdawało! Pisał internauta. No powiem szczerze, że może Kasia jednak będzie tą jedyną i trzymam za Tomka kciuki, aby jednak się okazało, że jest zainteresowana nim na serio. Brzmi inny komentarz zawarty na Facebooku programu Rolnik szuka Żony. Przypominamy, że 22 latka w momencie odesłania do domu była bardzo zawiedziona decyzją Tomka. Czy wybaczyła mu, iż początkowo wybrał Zuzę? Młody rolnik długo przepraszał za swój błąd Kasie. Być może dowiemy się tego w najbliższym odcinku programu, który zostanie wymitowany w telewizji polskiej już dzisiaj. Już teraz pojawiają się głosy, że Tomek K i Kasia są parą po zakończeniu programu. A co Wy o tym sądzicie? Dajcie mi znać w komentarzu.